Dzień dobry, pan tata z tej strony. Witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na, może, nie wiem, na urbex, a rzecz leżeć. Leżeć powiedziałem. Jestem w takim starym zakładzie, wyszabrowanym już całkowicie. Na spacerku z Areskiem, na Ares, zostań, bo tu szkła są i gwoździe i nie chciałbym, żeby, patrzcie, samochód, ale nawet nie wiem, jaka to jest marka. O, ja cię kręcę. Patrzcie. Nie wiem, co to za marka w ogóle samochodu jest. Tak to wygląda. Silnik ma jeszcze. O, jeszcze silnik jest. Co to jest za samochód? Ja nie mam pojęcia. A Fiat to jest jakiś Fiat auto. Fiat. Ale co to za Fiat? Uno. Może Uno to jest, nie mam pojęcia. Zobaczcie, jak to wygląda. Macie tu jeszcze to, kierownica jeszcze jest. Nie wiem, co to było robione z tym. A tu był zakład produkujący okna, jakieś tam drzwi, czy to coś takiego. Macie, Fiacik taki. Tam są jakieś pomieszczenia jeszcze. To jest wszystko tu już zburzone. Może Uno to było. Nie mam pojęcia, na kanale sobie stało. Tylko że już koła są jeszcze. Z tej strony go zobaczymy. Siedzenia są. Uno, chyba Uno. Tak mi się wydaje, nie wiem. Jak poznajecie to, to mi napiszcie. Nie mogę się schylać, wiecie, bo mnie te plecuchy bolą, dlatego idę w takie nietypowe miejsca zobaczyć teraz, co tu jest. Patrzcie, jakie to jest wielkie. Przebywanie w garażu materiałów jakiś tam pędnych, zatłuszczonych szmat i innych materiałów surowo zbrojnych. Dobra. Czekaj, Ares. Muszę Aresa wziąć. Chodź tu, Ares. Chodź, Ares. Chodź. Patrzcie, jakie to są budynki. Jest kosz. Kabel. O, jeszcze twardy, czyli jeszcze do wzięcia. Ale dobra. Ale powolutku. Nie lata jak wściekły. Kosz przewrócony. Patrzcie, jak to wygląda. O, idziemy tu do garażu zobaczyć teraz jeszcze. Ale obkręciłeś mnie znowu. Patrzcie, co on mi robi. No patrzcie. Obkręca mnie cały czas. Chodź tu, Ares. Taki zakład. Tu był fajny. Kiedyś chyba. No tak myślę, ludzie tu pracowali. A teraz. Ares, spokój. Noga. No i no puszek, jakiś butelek. Podchodzimy tu teraz zobaczyć. Ares, zostań. Siad. Szkła tu są. Siad. Siad, powiedziałem. Chodź tu. Siad. Siad. Zostań. Zostań. Metalowych części różnych. Wam powiem. Tu jest. Zapach taki niezaładny. Takie powiem. Pomieszczenie. Drabina taka wielka. Aha. Zostań, Ares. Tu jeszcze zobaczymy, co tu jest. O, to śmierdzi tu. Dach już jest tu zawalony. Co tu jest? Tam też są budynki. Może inny. Ła, aż dusi jakieś takie. Nie wiem, czy tu kury hodowali. Stój. Idziemy tu zobaczyć. Tu mają chyba jakiś taki. Patrzcie, jaka wieża. Wysoka tu. Tam jakieś takie pomieszczenia, nie wiem, co to było, jakiś domek. My tam pójdziemy. Ale na razie idziemy tu zobaczyć. Co to tu jest tu? Chyba siedzieli, mieli jakieś tu swoje ognisko sobie robili, jakieś takie przyjemności. Taka wiata z takim kominem, widzicie? Ładna ta wiata, duża, takie palenisko. No, ciekawie to wygląda, wam powiem.
Jeszcze w dobrym stanie tu jest. Widzę. Ares, chodź tu. No. Powiem wam. Nawet. Ares, chodź. Idziemy jeszcze tu. Tu jest jakaś studnia. Jest tam woda? Jest woda. Z magnesem można by było tam. A to co to jest? O, jakaś latarka czy co? Chodź tu, Ares. Tam? No tam jakieś opony są. Patrzcie ile opon różnych. Chodź, Ares, bo tam dziury są jakieś. I tam nie widzimy. Ares, znowu mnie obkręciłeś. Ja nie mogę. Czekaj, Ares. Muszę się obrócić. No widzicie, jaki ładny teren tutaj jest. Tutaj ładnie zrobione te palenisko. Idziemy tu zobaczyć, co tu jest. Ten budynek. Taki chodniczek był kiedyś do niego. Urbex. Tam jakaś hala. Te hale to są strasznie duże. Ares. O. Proszę. Jest. Nie będę tam wchodził raczej do środka. Zobaczymy, co tu jest. Wino śmieci. Powiem wam. A tu tędy pójdziemy po schodach. Ares. Chodź tu. Chodź tu. Siad. Nie wariuj. Leżeć. Zostań. Tam nie widać nic. Tam są piwnice. A tu pójdziemy zobaczyć po tych schodach, co tam jest. Zajrzymy do środka. Ojejku. Ale tu ciemno. Jakaś hala była. Nie wiem. Wełny tylko dużo. Nie będę tu wchodził. A tak to wygląda. Wszystko wyszabrowane. Wszystkie te kraty. Widzicie? To wszystko złomiarze wyszabrowali. No bo kto, jak to było zamknięte. Ale już nie jest zamknięte. Jest wszystko pootwierane. Po zakładzie już tylko trochę zostało. Idziemy teraz jeszcze tu zobaczyć do tej hali. A następnym razem sobie przejdziemy jeszcze. Ares, nie ciągnie mnie. Ares, nie ciągnie, proszę cię. Patrzcie, ładne tu te tereny. Tu pozarastane są drzewka. Tu grzyby na pewno rosną. No ale brud. Powiem wam, strasznie. Pojedziemy tu. Zobaczcie, coś tu, Ares. No, Ares. On mnie wykończy. O, tu idziemy do tej hali produkcyjnej, bo to na pewno były hale produkcyjne. Także zobaczymy, co tu jest. Tutaj pełna, proszę. Proszę, łóżeczko dla dziecka. No ładnie. Proszę, jeszcze tu są, patrzcie, okna dobre. No, jakieś tam można by było, widzicie, gdzieś wstawić tam też takie rama całkiem przyzwoita. Tylko bez szyby. Są niektóre z szybami jeszcze. Patrzcie, ile to jest. Patrzcie, okno trochę kosztuje. A co to jest? To są chyba jakieś elementy do okien. Nie mam pojęcia. Jakieś takie rzeczy. A tu co jest? Tu też dla dziecka jakieś takie zabawki. O! I sztawka, proszę. Chodź tu, Ares. Chodź tu. Patrzcie. Dla dziecka. Widzicie? Jeszcze się huśta. To jest jakiś. No, ciekawe, ile to lat ma. Oj, nie. A tu też jeszcze, patrzcie, jakie. Okna. Jest tego. Powiem wam, jeszcze zostało, że tego nie wzięli. Ale widocznie. Jeszcze zobaczymy. Studzienki pootwierane, można by było wpaść. Taki pienik fajny. Węże. No.
Spory ten zakład był tu. Spory widocznie. Się nie opłacało i zamknęli. No ale do tego nikt nie przyjął, gmina albo coś. Nie mam pojęcia dlaczego. Jakieś rury. Tak się ile drzewa suchego naciąć i do kominka. O, tu są jakieś profile plastikowe. O, są do okien, do produkcji okien. Profile plastikowe. Jest tego, powiem wam. Ares. Ale brudu też tu jest w tym zakładzie. O, opony są. Już bym się przewrócił, jak on mnie ciągnie. Dlatego taki... Chodź tu! O, szafy. Wersalki. No tak to wygląda tu. Chodźcie. Ile tego jest? Jakiego syfu? Całe kupa śmieci z tego zakładu. Ciekawe, kto to wszystko tu domknie. Nie wiem, do kogo to należy. Nie mam pojęcia. Jakie to jest wielkie. Tam u góry jest piętro. Jeszcze na piętro. A tam nie będę wchodził na piętro, bo po co? Do tych następnych domków to zrobimy jeszcze jeden odcinek. Idziemy tam kiedy indziej. Na razie tylko tu. Chodź tu, Ares. Chodź tu. Chodź tu. Jezus, jak on mnie. Chodź, Ares. Ares. Jeszcze pójdziemy tu zobaczyć. Chodź tu. Chodź tu, tu, tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź, Ares. Patrzcie, no ja z nim nie mogę, no. Tu wam chcę pokazać jeszcze to. Patrzcie, jaką halę tu też mają. Beczka. Jakiś zbiornik na coś. Na coś. Idziemy jeszcze tu zobaczyć. Ares, nie ciągnie, proszę cię. Ares! Co on tam czuje? Chodź tu. Będziemy jeszcze tu zobaczyć. Chociaż nie, to może na tym razem do tej hali tu. Do tych hal pójdziemy tu zobaczyć. O, patrzcie jakie to jest wielkie. Są jakieś budynki. Ares! Chodź tu! O, widzicie? Pójdziemy tam dalej, potem na te domki. Zrobimy następny odcinek, zrobimy z tej hal tutaj. Do tych domek tu, do tych domków tu zajrzymy. Ares, chodź tu. Ares. I zajrzymy jeszcze tam. Właśnie. Do tych hal tutaj będziemy zaglądać. I do tych następnych domków pójdziemy zobaczyć. Jak was to będzie interesować oczywiście, to mi napiszcie. Czy chcecie zobaczyć, co tam jest dalej, czy nie? Jak to wygląda? Tu kiedyś było ogrodzenie, już tego ogrodzenia nie ma. Jest wszystko wyszabrowane. Także, no taki urbex w moim wydaniu. Ja się nie znam na takich urbexach. Co to mówić, jak to mówić, ale widzicie po fabryce, co zostało teraz. To była fabryka okien. Produkowali kiedyś okna. Fajne, plastikowe. Chodź no tu. Już mnie owinął oczywiście. Patrzcie jak on mnie owinął. Patrzcie. Chodź tu. Ja muszę się owinąć, sorry. Chodź tu. Chodź tu, z tej strony chodź. Chodź tu z tej strony. Stój. Siad. Zostań. No i widzicie. Tak to wygląda właśnie tu w tych pojemnikach. Patrzcie jakie okna. Ładne. Zobaczcie, jeszcze solidne. Widzicie? Jakie ładne okna. Jeszcze tu wejdziemy. Zostań. Zobaczymy, co tu jest. O. Tu jest jakiś zbiornik. Samuga od drzwi. Umywalka. Patrzcie, jaki wielki zbiornik. No i tak to wszystko jest teraz już zaniedbane, zostawione.
No co zrobić? Powyrywane wszystko. Rury z wody tu były. Szkoda, jak ktoś nie przejął tego zakładu i coś z tym zrobił. To wszystko teraz tak się psuje, rozlatuje. Jedno okno wyciągnięte, ale tam większość okien jest. A to naprawdę solidne okno. No dobra. No to ja będę uciekał. A tym razem pójdziemy do tego budynku tu. Tak zajrzymy gdzieś tam, jakby się dało. I tam dalej do... I tam dalej pójdziemy do tych, powiem, do tych takich jakby mieszkalnych. Nie wiem, co to tam było. Zobaczymy, co tam jest. Także trzymajcie się. Fajny urbex. Pozdrawiam was. Dzisiaj to puszczę. Zobaczymy, co powiecie na ten temat. Jak będziecie chcieli drugi odcinek, to ja wam nagram właśnie, pójdziemy tam. A jak nie, no to trudno, nie pójdziemy już tam i tyle. Na razie nie mogę śmieciuchów wspierać, bo tak jak wiecie, plecuchy mnie bolą. No to na razie serducho dla was. Trzymajcie się, pa, pa, do następnego.